Siemano, siemano, koszymy kukurydza u mnie dzisiaj. Jak z wilgotnością do końca nie wiem, bo wydawało mi się to mokre, ale teraz na przyczepie to w miarę suche nawet. Na ręka, tak nie jest wilgotne. Obejrzymy, co pokażę na mierniku. Na skupie. Na moim pokazuje 32. No obejrzymy, jestem ciekawy tego. No ale zaś trochę mniej, coś ukoszymy. Tutaj odmiana DKC. DKC 33,61. Tam na dole jest mokro strasznie. Nie miał wyjechać do góry wcześniej. Ten już jada traktorem, żeby wyciągać, bo masakra, jest strasznie mokro. Tu jest jeszcze pochyłe i jedzie bokiem. O, już się zaczyna. Tu jest taka glina pod tymi drzewami. Przed chwilą muszę go wyciągnąć. Opuszczamy. Dobra, wezmę próbkę ze zbiornika. Dojrzymy jako wilgotność. Cześć, siemano, witam was w kolejnym filmie. Wczoraj kosiliśmy tu kukurydza, ale nie szło to. Nie szło, patrzcie, jakie kolejny się porobiły. Temu dzisiaj przyjechał to z gruberem. No i muszę to zarównać jakoś. Coś z tym zrobić, żeby to w miarę równo było do dalszego koszenia. Bo teraz jak znaczy napadzę do tego, no będzie woda stała. Będzie stała woda i w ogóle będzie dupa, bo jeszcze większy maraz się zrobi. Temu to jakoś tak mniej więcej porównamy tu. I może coś podeszli do tego czasu. Wziąłem ze sobą grubera. No i spróbujemy coś tu zdziałać. Kukurydza mokro, 34%. Stwierdziłem, że nie koszymy dalej. Poczekamy jeszcze chwilę. Dobra, ja sobie tu podłożę kamera może jakoś. I będziemy powoli równać to. Kamera do góry. Będę coś tu próbować działać. Kamień graniczny. Trzeba uważać na niego. Dobra. Plon zadowalający. Jedynie, że ta wilgotność jest za dużo trochę i no i na razie się jeszcze wstrzymał z koszeniem. Będziemy czekać. O, iż to.
Dobra, mniej więcej zarównane dziury. Teraz jademy. Jademy tam do góry, bo tam jeszcze mam dziury po słupach, co kiedyś wyrywali. I teraz się to wszystko pozapadało. Także to też musimy zarównać. Tu w miarę to jakoś wygląda. Trochę kolby zostało, bo tu się topił i nie umiał wjechać wrzątek. Tam wyjechał, jakoś pojechał na dół. Dobra, niech se zwierzątka pojedzą. Dobra, jademy teraz tam. Się przewróciło jeszcze. O! Jademy do rządka. Pojedzie kombajn, to skosi. Dobra, jademy tam do góry. Dwie inne. Mam się śruba na łapie na tej. Jakieś korzenie tu są jeszcze i zablokowało się o tym korzeń. Dobra. Kiedyś to się tam wyczyści, wyorze się te korzenie. O, też kukurydza leży. Tu jeszcze musimy przejechać, tak? Tu to zaciągnąć i to będzie wszystko chyba. Reszta się zrobi w przyszłym roku po żniwach. Dobrze, że tu nie utkłe, bo to już głęboko jakoś się robiło. Dobra, przejademy jeszcze tak, to będzie wszystko.